Maybach, był Nissan GT-R, teraz pora na amerykańskiego muscle cara. 650 koni, Camaro ZL1 na Uberze. Zaczynamy! O co chodzi? Jak to? Excuse me, I'm your driver. Oh, okay. That's your car. Okay. To the bus station? Yeah. Alright. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm nice your car. Thank you. Ale zdezorientowana pani jest. Dobrze, w takim lecimy. Razie... Tak, no to super, to jedziemy. Okej, okay, auto mnie trochę zdziwiło. Dzień dobry. Dzień dobry. Auto mnie trochę zdziwiło. Nie, to ja. To ja mam tutaj panią na aplikacji. Spoko. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie moja przejażdżka za 5 zł, po prostu życie. Poważnie? Tak. No to dobrze pani trafiła, a ja kurde... On miał być Oplem, dlatego się tak zdziwiłam. I tak się zbiera. O, całkiem spoko. A ile tu ma ten moment obrotowego? 900 złota. O kurde. Ale spoko, jak pan podjechał, to myślałam już, że ktoś chce zapytać o drogę. I tak podjeżdżam i tak, nie, proszę nie pytać, bo nie mam pojęcia, co tu robię. Nie, ja chciałem po prostu panią przejść. Więcej? 400. Więcej? Naprawdę? 500? Nie no, 500 to już tak przesadzam chyba. Więcej. Naprawdę? Więcej. Może powtórzę wyczyn. 700. 650 koni. Fabryczna wersja. Bardzo unikatowy samochód. Ciężko go w ogóle spotkać. Camaro się w ogóle w Europie raczej rzadko spotyka, więc... Tym bardziej ZL1. Mhm. Ja tak patrzę, no kurwa jedzie, ale tu jedzie Camaro, to nie jest żaden Opel, nie? Serio, nawet tak właśnie, tak patrzę, no jedzie fajnie Camaro, beta z tyłu, ale my czekamy na Opla. Tak, kurde, ciekawe, to trzeba być naprawdę farto, żeby coś takiego złapać. Crazy. ZL1. You like this car? Of course I like. Yeah, you better take the seatbelts. Okay. Oh. Yeah. Camaro ZL1. Hello, India. Ooh. Can I take a photo with you also for my Instagram? Co pani sobie pomyślała, jak pani zobaczyła nas i powiedziałem, że jestem pani kierowcą? Rozumiem. To żart? Rozumiem. Something like this. I guess. Nie, na razie to spokojnie. Tryb komfort i 1500 obrotów. Dobrze. Nic specjalnego. Jeżeli będzie mi pani miała życzenie, to ja bardzo chętnie pokażę, co ten samochód potrafi. To jest napęd na tylną oś i mimo ponad 30-centymetrowych opon z tyłu, ten samochód nadal ślizga się przy dodawaniu gazu. A to jest dla przyjemności, czy...? No można powiedzieć, że dla przyjemności. Sprawia mi to bardzo dużą radość. W Wrocławiu, naprawdę? Że mogę z tobą przejechać. Myślałem, że to do nas. Ja właśnie też przez chwilę. Nic złego nie zrobiłem. Teraz. Teraz, dobre, to było dobre. Wiozłem pana z Indii przed chwilą, który powiedział, że jest the luckiest person in the world at this time. Pokażę pani relację. Jesteśmy w Camaro z kolejnym pasażerem. He's from India! Say greetings! The luckiest person today! The luckiest passenger! Ciężko, kurczę, bo mam z tyłu mało miejsca, no. A państwo są we dwoje. No. Jedną osobę zaproszę tu, ja jestem z drugim samochodem razem. Tak, drugie auto. Dobra. A ja idę tu. Zapraszam. Czemu pani wybrała ten samochód? Bo mi się podoba ten. Zawsze chciałam się takim przejechać. Super, trafiła pani idealnie. Czy to na pewno ten? Mówię, rejestrację patrzę, nie ta. No, trochę taki nietypowy do aplikacji, nie? No, ale ta auto to jest zarobiste. Z głośnymi autami jest tak, że fajne są tunele.
chłopaka jeszcze przewieźć. Jak ma na imię chłopak? Emil. Ale dobra, on to tam. Siemasz. Witam, Robert. Miło poznać. To jest wasz? Nie, nie. Tak. Tak? Znaczy nie mój, ja jestem biednym studentem, ale samochód jest Sylwka, który ogląda mój projekt i pożyczył po prostu samochód. Totalnie jakby chciał się włączyć w projekt i jako, że miał naprawdę fajne auto, napisał do mnie, zgadaliśmy się i oto jest. Super sprawa. Nie no, fura jest konkret, kurwa. Szczam się wjebam, mówię, co to kurwa? Wiesz co jest, nie? Dobra, mierzy. Ale my tylko wysiadamy. I on jedzie. Wiemy tu, że tu zakaz, ale ja jestem kierowcą aplikacji. A, taxi. To ja cię znam chyba z YouTube'a, nie? Poważnie? To robimy odcinek. Korek się zrobił, więc lecimy. Dobra. Dzięki wielkie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, jeszcze raz. Robotnicy z budowy też poznali mnie. Pozdrawiam, bo na pewno będziesz oglądał. To bardzo miłe. Thank you. Five stars for you. So, bus so I can get it over there, right? Exactly, there is the bus station. Okay. So, thank you again. Have a good day, man. Have a good day. So nice to meet you. Thanks. Thank you, it was a pleasure being your passenger. Bardzo pozytywnie, tym bardziej, że pierwszy raz jesteście w sumie we Wrocławiu, to no, miałem trochę szczęście. No, dzięki w sumie za przejazd. It was an amazing experience, man. So lucky today. Było super. Kurczę, to jest niespodzianka z rana. No było fajnie, było zajebiście. Słońce zachodzi, powoli zbliżamy się do wieczora, więc będziemy kończyć te wrocławskie przejazdy. Mi się bardzo podobało, reakcje pasażerów też były śmieszne. Na zakończenie jeszcze jest mi bardzo niezręcznie o tym mówić, ale muszę o tym wspomnieć, że ponad 90% osób, które oglądają stale nasze filmy, to są widzowie bez subskrypcji. I w miarę możliwości zaproszę was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, jeżeli wam się oczywiście podoba, bo nic na siłę. I trzymajcie się.